Siemeczko, jestem PPTM Games, witam was na moim gospodarstwie. Dzisiaj pierwsze pasy polowe na mojej nowej działce, którą kupiłem za 16 tysięcy, jak się nie mylę. Nisko gospodarstwa, ale kto oglądał odcinek poprzedni, wie to, gdzie, ile i dlaczego. Na koncie 17 tysięcy 900 jest spowodowane to jedną rzeczą, którą zakupię na gospodarstwie, ale to zobaczycie za chwilę, jak skończymy sobie agregatowanie. Na początku odcinka zachęcam sobie beczki miłe komentarze i życzę miłego oglądania. Nakładamy czerwoną ciskę, przepalamy, ale trochę bardziej ciężejszej akcji, żeby trochę też fali dostała, bo ona tak sobie tylko na spokojnie sobie robi, mogę powiedzieć. Ma już staje po ogarach, rzuta ciska, ale mam nadzieję, że to się mógł zmienić. Znalazłem ciągnik za fajne pieniądze do kupienia. Mam nadzieję, że o, coś widzę, że mam przejdę, nie przejdę, tylko oświetlenie coś mi popierniczy, albo coś mi w stylu, ale dobra. To jest mało ważne, jakie tło jest, ważne, żeby ciska tylko była ważna, wyraźna, a napisy i sam konta już jest tak mniej więcej nieważny. No, się komórki trochę wypierdzielą, tej 30, no ale na to poradzić, mogę poradzić na to, żeby naprawić po prostu. Prawdopodobnie, żeby ją fajnie ogarnąć. Tak wspomniałem, jest ciągnik do kupienia, brakuje mi pieniędzy. Ciągnik wstępnie kosztuje 20 tysięcy. Być może dobrze pójdzie, targuję sobie pieniążki na... pieniążki targuję na zakupie ciągnika, który pojawi się już w kolejnym odcinku. Tak, proszę Państwa, pojawi się ten ciągnik coś nowszego, coś lepszego, coś mocniejszego. Po prostu, żeby Was tutaj też nie zanudzać, po prostu dwoma trzydziestkami, żeby to ująć. Znaczy chyba tak. Kwestia do gadania. Znaczy, oglądałem ten ciągnik. Wstępnie oglądałem, jak wspomniałem. Jeszcze nie zaliczkowany. Będę jeszcze jechał później zaliczkować tak dobitnie. Chciałem Was poinformować o tym, żebyście nie byli w szoku. I jeszcze jest nowy obytek na gospodarstwie teraz. Można powiedzieć, poczekajcie, ja muszę jedną rzecz zrobić, bo mi to trochę da. No, wracam już, muszę tak wypominować. Parę ustawień. I tak. No to prawda, może trochę ciemno, może być trochę inaczej. Ja mocno ustawione filtry wyszły. Ale nie, ale to już mało ważne, będziemy się później bawić w późniejszym czasie, bo trochę na innym monitorze jest inaczej, na drugim monitorze inaczej. I ciężko to jest teraz utrafić. I tak, oglądałem gościa ciągnik i następnie jest zaklepany, zaliczkowany, ale gadany. Fajny ciągniczek, myślę, że się sprawdzi. No ale niestety za tą 30. Znaczy inaczej, tą 30, ta 30 idzie na sprzedaży, a i przychodzi większy ciągnik, żebyśmy trochę też płynności finansowej mieli właśnie w ogóle po zakupie kolejnego ciągnika. W sumie po tym 230, nie wiem, no, chyba naprawdę stawię tak, żeby tylko po prostu była ta 30 jedna, która zobaczymy. Na razie więcej jest szczegółów, nie zagrał. Tak, tutaj na tym polu, które właśnie kupiliśmy w poprzednim odcinku, tam w logu, jak nazwał, tak zwał, będzie tutaj owiec. Więc w tym sezonie dość grubo idziemy z owsem. Bo przy gospodarstwie połącze będzie owiec, więc no troszeczkę tego osa będziemy mieli. Mam nadzieję, że to będzie dobrze upłynnione i fajnie to będzie planowało. No wiadomo, z całego owca nie jest zostawię, tak? Ja teraz też jęczmienia tylko sprzedaję w granicach 5,5 tony. Myślę, że jeszcze nie zostanie no tam. Wszystkie kupuję co nieco jeszcze tych witamin, tak dalej, troszeczkę tam kombinuję, cuduję, jak mogę, tak robię. Swojego zboża tam troszeczkę biorę. Ale jeszcze odnośnie właśnie zboża. Napiszcie mi, tak szczerze, jeśli ktoś do tego momentu. Czy
lepiej sprzedawać zboże i kupować gotowe pasze, czy właśnie robić to ze swoich płodów rolnych, tak powiem. Bo tego właśnie nie wiem, to by mi się bardziej opłacało. Dobra, i kwitujemy. Idźmy to cienieczka. Może się przetniemy jeszcze, bo przejdziemy zasiać. Kto to wie, kto to wie. Czy byłby nie w sumie? Ale zobaczę. Jak to finalnie wyjdzie. A razie robimy tu. Właśnie, owiec ogólnie chcę zasłać na jeden. Na kolejny odcinek. Ten nie wiem, ile wyjdzie, to jest niedziela dzisiaj. Odcinek na niedzielę też nie chcę was zbytnio pewnie zanudzać. Tak piernicze głupoty, tak piernicze głupoty. Właśnie to. Jest trochę słabo. Że tak troszeczkę z początku lepiej to szło niż idziemy to teraz, ale jedziemy na gospodarstwo. Nowy nabytek zobaczycie za 2000. 2000 damy za ten nowy nabytek. Damy nowy nabytek, a to jest ogólnie używany nabytek, wiadomo. Dobra, podnosimy, używamy sobie szóstkę i grzejemy, żeby po prostu to szybciej dojechać. Uj. Fajnie, bo tu droga jest jednak. Więc tutaj mogę sobie na spokojnie trochę dojechać. Fajnie to wygląda. I lepiej tu wszystko bangla teraz. Widzicie, to jest wszystko poprzygotowywane teraz po mojej prawicy. Tam, gdzie jest to zabrane, to jest zostawione pod łąkę. Po prostu, żebym ja się nie popięczył pod względem tekstu, jak bym chciał. Jest to wszystko przygotowane. Lala. Dobra. Gdzieś ona jeszcze ma inne sumy. Trochę tego jeszcze towaru zostało. Dobra. Cyk. Stajemy. Opuszczamy. Gasimy sprzęta. No i jedziemy. Myślę, że te kolory będą fajne teraz. Mam nadzieję. Bardzo to było obrobce. Kupiłem żmijkę. Proszę Państwa, kupiłem sobie żmijkę. Dzisiaj będą pierwsze testy oczywiście. Trzeba to odpalić. Chyba. Czekajcie, bo tu jest kurwa tak. No i teraz. Palimy sprzęt, tylko musimy trochę cofnąć 30. A powiem właśnie do tego 2000 dałem za tą żmijeczkę. No kurwa, tak nie przejdę. Dobra. Teraz jakby się teraz nauczyć. Dobra. Jak to obsługiwać? Czekajcie, teraz tak, żebym teraz bo Volta nie strzelił. Aby mi to ładnie sypało. Dobra. Leci. O, może tak średnio to będzie wyglądało, tak sypie. No ale jednak niech to tak sypie. Ładnie to idzie. Jęczmienia widzicie jest trochę. Wyłączyłem sobie wskaźniki, żeby po prostu wiedział co i jak, kiedy i dlaczego. No. I będziemy jechać sobie do gościa, który ma świnie. Tam będziemy to sprzedawać. Bo on sobie z chęcią to od nas przygarnie, tak powiem. No to jeszcze troszeczkę jęczmienia jest, nie wiem, tu zostanie z tona. Tu jest 4 tony owca i tu jeszcze gdzieś w granicach 2,5-3 ton jęczmienia. Myślę, że i tak gdyby nawet, no to nie na, do końca dożnik, o inaczej, dożnik nie starczy. Więc to już raczej nie będę więcej sprzedawał. Miałem ogólnie sprzedawać 2 zestawy takie, czyli miałem jeszcze rzutnik sobie spiąć, ale mnie nie, bez przesady. W razie na chwilę, to powiem, że miałem, o, to będę światło. Dobra. No i git. Kierunki mam. Kierunek leci i jedziemy. Może bywać. 700 zł za tonę chyba. 700 parę złotych za tonę, więc no nie jest to duży pieniądz. Ale jeśli chcę kupić ciągnik, no to jednak tych pieniędzy potrzebuję więcej. Na pewności, tak? Nie wiem, czy się nie udupię, tak powiem.
przez to, że sobie kupię ten ciągnik i tak powiem, no trochę seria straci może na tym, a ja stracę dużo pieniędzy na skonta, ale jeszcze bardziej czego, to wiadomo, jeszcze mam troszeczkę słomy, której mogę się pozbyć w pewnym sensie, czyli mogę ją sprzedać, jeśli będę, no będzie brakował na kredyt po prostu, tak, bo jednak ten dzierżawa kosztuje mnie zarówno właśnie kredyt, który jeszcze jest niespłacony i jeszcze będzie długi czas tym niespłacony, bo jeszcze zostały 4 lata do spłacenia kredytu tutaj. Trochę dużo. Patrząc. Ale z tej strony na małym sprzętach troszeczkę może szybciej zlecić niż właśnie ma większy, to miał złożony na dłuższy okres, powiedzmy, przewijania i tak dalej. Jak dojedziemy do mojego skupu, to wam pokażę mniej więcej, ile jeszcze zostało kredytu i ile spłaciłem, bo staliłem się chyba 129 tysięcy, a spłaciłem w rok i zostałem chyba 121 tysięcy do spłaty, coś w tym stylu. Jeszcze, bo ogólnie kredytu brałem przecież na samym początku, jeśli ktoś chce wiedzieć, czemu taka kwota kredytu jeszcze i 150 tysięcy kredytu brałem, no to muszę sobie wrócić do pierwszych odcinków, czyli pierwszy, drugi odcinek, w którym tłumaczyłem wszystko, co i jak. I przez to ten kredyt naciągnąłem po prostu. Bo się nic powiedzmy nie zrobiło, nie zmieniło, a kredyt był, ale wiadomo, mogę powiedzieć tak dla pewności, że ja kupiłem to gospodarstwo. Więc stacji, jak sama nazwa z serii może powiedzieć, nawiązuje za 150 tysięcy kredytowanych pieniędzy za 100 swoich. Dlatego takie maszynik takie posiadam, właśnie są takie, a nie inne. No, przynajmniej się nauczę teraz czekać, bo to tam. Już kierunek włączyłem, teraz pewnie mandat jebio. Ma szybko, kurwa, kierunek włączyłem, dobra. Włączamy sobie czwóreczkę. Na wolnych robotach sobie jedziemy. Tutaj na wolnych robotach, po co tak piłuje go? Dobra, jedziemy. Tutaj gościu elegancko sobie tutaj skupuje. Ja sobie tylko to będę ogarniał. A dobra, już on się tam co podwali bardziej. Czy będzie, ile będziemy mieli pieniędzy? Dość dużo. A bo to 5 ton jest, przepraszam. 3600. Nie tak źle. A zaraz wam pokażę, bo to był na chlewniach, ale wiadomo, muszę teraz wam pokazać. Ferma trzody chlewnej. 750, no więcej niż było planowane, więc nie jest tak źle. Dobra, wracamy. Zaraz mnie tu kieszenią. Do zdjęcia, do tego, do odcinka. Dobra, lecimy, bo naprawdę tyle czasu. Może jeszcze zdążymy jednak te zboże sobie zabrać, byśmy mieli już częściowo zabrane. To nie jest, ten obiec to nie jest taki typowo teraz policzyny, bo odcinek dostępny, który będzie na następnym odcinku, można powiedzieć. Tam vlogu, który będzie robiony. Ale widzę, że 13 minut odcinka, to by było słabo, żeby tak zostali. Fajnie, cieszę się, 27 tysięcy na koncie, 27,5 tysiąca na koncie. Jestem zadowolony z tego i takiego robotu sprawy. Jeszcze zostaje do przesiutowania i myślę, że będzie elegancko. Pasza teściwa jak najbardziej potrzebna dla naszych krówek, dla mlecznych krówek oczywiście i jednego tyczka, który jest w naszej hodowli. Jedna sztuka, ogólnie fajnie mi się trafiło, bo nie powiem, dojedziemy to wam pokażę. Wszystkie jałówki, które i krowy, które były, wycięły się w taki sposób, że mam 14 wycieleń, chyba wydaje, że jak się nie mylę, czy 10, bo nie pamiętam dokładnie, czy tam te 4 się wycieliły, ale właśnie, jeśli chyba jest z 10, no wyszło mi na to, że i tylko jest jeden byczek, a reszta to są same jałożki. Więc naprawdę dobrze mi to wyszło, że no po prostu elegancko, no lepiej być nie mogło. I ja się bardzo cieszę. Ciekawe, czy ja dobrze jadę w ogóle? Przecież nie przejechałem gospodarstwa. Czy mi GPS za nim mógł i pojechałem w ogóle gdzie jeszcze indziej. Ale nie, chyba dobrze jest. Ja tutaj że tak te zakątki jeszcze nie zapuszczałem, więc mogę się trochę pomotać po prostu. Wiecie, no pierwszy raz, drugi raz jechałem tutaj sprzedawać zboże. Więc no mogę się trochę mylić, ale nie, jesteśmy w swoich rejonach, można powiedzieć.
Jesteśmy przy swojej łące, która była w poprzednim odcinku nawożona. I zboża też, znaczy bardziej pod trawę było nawożone. A więc naprawdę ja się tu bardzo cieszę. Co fajne kawałki tutaj, ale powiem szczerze, tutaj po naszej lewicy. Tutaj wypasowało bardzo to pole, jeśli będzie gościu chciał sprzedawać. Ja muszę to w pierwszej kolejności kupywać, by mi się nikt nie wpierniczył. Tutaj, jak to się mówi, w paradę, ponieważ te, no jest taki jeden większy land, tak? No bo tu trochę by było, raczej jedno większe pole, aby mieć w ogóle wszystko przy kominie, tak? O to mi chodziło bardziej, niż miałem teraz tu cudować i... Boże, dobra, odpinamy. Nie ma manualnego odpinania i tak przypinania, to więc można tak sobie to ogarnąć. Czekajcie, chciałem tylko siemię teraz. Trzymam nasionka, ale chyba tyle do owce to... Znaczy nasionka, bo... Owce będę się tu... ECW odstawić, dobra. Dobra, będę ci musiał ECW odstawić. Łapno na ECW. Kurwa, nie to chciałem. Pojebałem się, żeby się... Musimy wystawić ECW i musimy wziąć siewniczka poznaniaczka. Będzie laleczka. Ale przy przełożeniu ma 30, powiem szczerze. Co do całego kształtu. Ogólnie też powiedziałem, że ogólnie nawozy są tylko wiatkę przy kombajnie. Odkaza zadaszenie, mam nadzieję, że będzie dobrze. Trzeba to będzie chcieć chyba postawić na razie tu. Która nie zostawić. Tą 30 czy tamtą? No dobra, ta już odpalona, no i tak będzie. A ja sobie tu odepnę na razie te RCW. Tak na szybku podjedziemy sobie pod poznaniaka naszego. Przydałby się jakiś fajny silniczek, trochę nowszy, na wydajniejszy przykład, mimo że masz ogólnie poznaniaki są bardzo dobrymi silnikami. Czekajcie, czy ja mam tylko nasionka? Dobra, no i wiadomo, że tu trzeba przestawić teraz, tak? Akurat tego nie zrobiłem przed odcinkiem. A czy to aż tak mało ważne, znaczy myślę powiedziałem, mało ważne. Czy to jest tak ważne? Wiadomo, farmi to jest tylko garno, to trzeba jakoś tam ustawiać, tak? Nie da się typu pograć realnie, bo muszę naprawdę teraz mocno ogarniać. Próbuję tak robić, że cenowo robię jak najbardziej realnie, bynajmniej staram się. Bo wiadomo, nie mogę się przejść jeszcze nie wiadomo o jakich pieniądzach i tak dalej. Ale myślę, staram się wiadomo robić jak najlepiej, bo to odpowiadało i pasowało. Kurwa, nie tu pojechałem. Mamy no tu mamy ten taki owiec. No tu mnie w ogóle koci mnie. Te pole pod to ma ten coś przężyto. Bodajże ma zasiane. No koci mnie. No jeśli będzie chciał sprzedawać mi, to ja mówię, muszę być pierwszy, który o to te piękne pole ten zakupi, tak? Dobra. Cyk. Opuszczamy, jedziemy. Czy wszystko teraz będzie siało? Tak, sieje bez żadnych problemów. Jest miód, malina. Ja się cieszę, że w poprzednim odcinku kupiliśmy pole. Tym troszeczkę pieniędzy zrobić. Będą nieduże pieniążki, ale to znaczy są pieniążki. A za tym kolejnym odcinku trochę wydamy pieniążki. No i tak będziemy sobie powoli to rozkminiać. Wam pasowało, mi pasowało. Mówię, teraz jeśli mi się udało cięć oni kupić, no to byłoby lalka. Dobra, no widzę, że tego łowca dużo nie idzie. A jeszcze trochę widzę, że trochę nam wkładów od nim, bo to jest... Tu trzesz jak powinien być. Bo to jest grze 3 metrowy, a powinien być 2,5 metra. Ewentualnie 2,7. No a niestety, że tamten 2,7 się bugował. No i to musiał taki poznanie przyjść. Ale to tylko jest, wiecie, kwestia wizualna pod tym względem i myślę, że aż tak mocno to w poli, oczy nie poli, na pewno mniej to poli w oczy niż
mojego chłopka, który na o, ja pierdolę, chciałem wsteczny włożyć. Może się nie przytrzymał, on jebnął 30 na grebę, o, ja pierdolę, a się wystraszyłem. Mój włoził. Ale mnie zrobi teraz. No jeszcze ten rowek taki mocno nie jest głęboki, to jeszcze ja może aż takie szkody nie zrobiłem. Kurwa, aż przez to widzicie, aż przez to wszystko powinienem podnośnika opuścić. No, tak żebym się teraz normalnie podwalił maniany. No proszę Państwa, to co teraz robiłem, no to był istne szaleństwo, normalnie. Dobra. O kurwa, żebym teraz opuścił. Dobra. A tak, ale silnikiem można zapierdalać 12 na godzinę, bo poza jak nie jest dobry. Pod tym względem, że to zapierniczać tym silnikiem, tak? W ogóle każdym silnikiem można zapierdalać. Bez żadnych... widzimy się, jak to się mówi. Wszystko wolno, jak należy. No i teraz tak, teraz to można sobie zapierdalać. Dobra, powiem szczerze, nie będę przedłużał odcinka. Tylko jako dodatek, żeby trochę minut odcinka było. Więc w dzisiejszym odcinku byłoby na tyle. Jeśli takie odcinka przyjdzie, spodobał się, proszę o komentarz. Dzięki za oglądanie, dzisiaj się na następnego odcinka. Na razie, cześć.